mocking me? I challenge you. Single Eivor, combat, no. Now! Eivor, you gave the Vikings something to fight for. Siemanko, kolejny odcinek. Tym razem mamy zająć się odszukaniem Ceolberta, tak, i pogadania z nim. Ja już oczywiście w to miejsce dotarłem, żeby nie marnować czasu. Jesteśmy teraz tutaj, dokładnie miejscowość Quadford. No i gość jest gdzieś tutaj, także lecimy dalej z głównym wątkiem. Zobaczymy, co nam się tutaj wydarzy. Jest. No, jest i Eivor. I hurt my shoulder. Shake it off. Don't hold back. Follow through. Dobra, dość wygłupów. Not half bad, boy. But be fierce, dirty. Strike at my balls. Eivor, are you training the boy or tormenting him? One will lead to the other in time. Eivor, well met. You received my message, and just in time. Our negotiations with the Britons have not yet begun. I will be at your side when they do. Is there anything I should know first? The venerable King Rhodri is here. I am to deal with him directly. Rhodri is desperate for peace. Ever since we captured his sniveling brother, Goriad. Sounds like a man coughing up snot. Goriad ap Mervyn. Rhodri waits at the church nearby. Who speaks for Shropshire in these talks? The last Elderman was killed in battle. Bishop Deolav is standing in. Until we get this wet whelp installed. That is his father's wish. I find the idea of leading a shire on my own quite... quite terrifying. It is a grave thing to be Elderman in a time of war, Ceolbert. He will piss his pants first thing, that's for certain. As future Elderman, you should speak in the talks as well. But with humility. Rhodri is the king, and will expect to be treated as one. Rhodri will want us to get down on our knees and snip the rosy wind blowing from his ass. I know the man. You've met him? Met him, fought him. He gave me this nick here. Maybe I can give him one back. Remind him some call me King Killer. It may be you should stay behind, Eivor. That is not a recipe for a good parley. I'd like you both to be there. To guide me, to judge my fitness. Give us your word, then. Your blade stays in its sheath. Eivor, don't make me laugh. We both know what my word is worth. But sure, I will let you do the talking. Probably. Excellent. Now, to the church, I think. Our guests await. Śpieszny ten Eivor. Księga smoków. It's not far, just across the village. We've been at war with the Britons for coming on 2 years. The Britons had the best of it. Tell me and my berserkers plowed through their ranks and chased Rhodri's brother into a ditch. That's why Rhodri's talking peace now. It's thanks to Eivor. I am going to enjoy seeing him squeal, the old oak. Not nearly as much as taking him down, though. That would seal my legacy. Your legacy? As King Killer. They do not all get away like Borgred did, Wolfkist. Keep the peace, Eivor. What has become of your breathing brother? Oh, my brother. We parted. His road is unsure. You are better off leaving that sauntering pole in your wake. Our Bishop Deolav and King Rhodri are ensconced in the church ahead. These houses of Christ, they are all so hard and cold. Yet within his walls, the Christian God unites King Rhodri, Bishop Deolav, and myself. On his ground, peace will be made. Co, mamy to wyważyć? Robimy wjazd. Captain O'Neill, explain to the good bishop our position. Yes, my sovereign.
Bishop Deorlav, we are deaf to offers of peace until Guriad is returned to us. The king's brother The king's brother is a moldering sack of cow dung. You. I know your face, your stench. Ivar, the one they call Boneless. Did I not gift you that scar myself? Ah, you did. And I mean to gift you a gash, you reeking piss pot in your fat fucking skull. Hold, both of you. My lord, this is Jailbelt, the future Elderman of this Shire and the son of King Chaelwulf of Mercia. This green stripling? Elderman? You can piss without help, boy. Now, now, calm everyone. Good faith is all I ask. You know my demands. Until my brother Guriad walks free, peace between us is impossible. He is lucky he can walk at all. Fell on his own blade, fleeing from us. I will soon help you fall on yours. Husband, keep your head. It is in our interest to find a way to peace, all of us. First, my brother. First, your head on a pike. Then the runt goes free. Husband, no! Enough! This is a house of God. Let us take some few minutes to gather ourselves, shall we? Eivor, to me, I do not know you well. But Jailbert believes you a steady head. We need such a one. It may be too late. I see the crows of war gathering. I have a hefty sum of silver. Speak to the people here. If the silver will help one bring us toward peace, offer it to them. Okay, dobra, mamy wyśle wystarczająco duży poziom tych, jakby to nazwać, negocjacji. Przez te pieskówki, więc myślę, że nie powinno być problemu. No ale zacznijmy po kolei. These talks are stalled. Fear the upshot. Do not fret. You will be alderman yet. Dobra, no to robimy rundkę. Z tym nie ma co gadać. You are wasting time! Ivar! Lock the doors, murder that sweating pig and have done with it. If I could find you silver, would that quell your bitterness while we seek peace? Peace? Is that what you think is going to happen here? I told you, I know this bastard. Will silver quiet you? It may not. I would have to see the silver in my hands to know for sure. No, jeszcze zobaczymy. If there is any silver to be had, I will think about it. You do that. Now you dare to steal silver before me. Are you so frightened of the Britons that you fight your battles with wealth? Myślę, że on jest na tyle nieobliczalny, że ten hajs nic nie da. A, to... You are Guriad, are you not? Brother to King Rodri. So I am. And a bruised pawn in your bloody game. How do you stand with your brother? My brother loves me well. Yet he can be slow and stubborn. Would I, King, I'd have played all this quite differently. What if you had the chance? At the crown? I would leap at the chance to rule. But a man needs wealth to bring down a king. Nobles must be bored, you understand. I make no promises, but I may be able to find you the silver you need. Under what terms? Knock Rodri from his throne. Withdraw all Britain soldiers from Shropshire, and never again threaten this border. If you speak true, I would make that bargain gladly. O, proszę. I will see about the silver. Talk, a co talk, to jest? Talk. All we do is talk. Kto tu jeszcze jest do pogadania? Żona tego gościa chyba, nie? No. Lady, let us get past the anger and find our way to an agreement. What is your husband's greatest concern? The royal treasury has been depleted by the war. This brings immense strain to Rodri and his every decision. If I could provide a boon of silver, would that guide your husband away from war? A replenished treasury would certainly help my husband come to peace.
No tutaj bardziej ten brat chyba, myślę, też robi robotę. Zobaczymy, czy z nim możemy w ogóle pogadać, czy nie. Jest. Będziemy jeszcze z nim pogadać. King Rodri. What is it, Dane? I wish to help you to peace. I will not talk of peace until my brother Gwyriant is returned to me. If you first agree to peace, he will be returned. Would a sum of silver help overleap this difficulty? I cannot be purchased with looted silver, Dane. Stand away. Ah, enough of this nonsense! Dobra, wiecie co? Ja myślę, żeby srebro dać temu gościowi, bo dzięki temu Ivar będzie miał to, co chce, czyli będzie mógł tamtego sobie, że tak powiem, gościa zarżnąć. I ten zostanie chyba tym królem, tak? Teoretycznie. I nam się bardziej przyda, ale zobaczymy zaraz. Eivor, my friend. I asked around, as you suggested. Have you come to a decision? To whom have you given this silver? I have yet to make my decision. Dobra, myślałem, że coś innego będzie. Więc idziemy. Idziemy temu tlać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej. Gwyriant. Buy me a throne. What say you? Próbujemy. Najwyżej. Take the silver. Depose your brother, and you will rule with our support. His blood will gush at my first opportunity. I have spoken with everyone who matters. I should report what I know to Bishop Deola. Dobra. Eivor, my friend. I spoke with more people. Have you made a decision at last? Ivar is increasingly agitated. Rodri's brother will use the silver to take the crown himself, by force. He promised rebellion. Are you sure this was wise? Rodri, I see you mocking me! I challenge you! Single combat, now! Boneless Ivar. Spineless, toothless, gutless. You cannot kill me! A dragon will be my death, as my seers have foretold. And your brother? Does your destiny guard him? Gwyriant! No co za łeb? By God Almighty, I'll... Get him to safety, go, quickly! Kill the boneless one! Paint this chapel with his blood! No tośmy się wkopali. Watch my back! Ivar! What have you done? Nie się biją, my pozbieramy jedzonko. Ajajaj, no ten Ivar to po prostu... Co ja dzban? Do not be fooled by peace, boy. It is just an empty voice between axe blows. Dear Lord, this is a massacre. We have no choice now but to fight our way out of this. Ah, a good test for you, boy. Lord, forgive us. Stay close, Gilbert. You watch my back and I will pull the knives from yours. Dear Lord. Stay here, where it's safest, Bishop. Help me with this fucking door! Gwyriant won't need the silver now. O, pieniążki się przydadzą.
No ale teraz kurde... Tego barana trzeba ogarnąć. No to sprzątamy trochę. A, w ogóle mam teraz... runę bodajże. O, co tu się dzieje? Dzięki której jak zadam krytyczne obrażenia, to broń się podpala. Wstawać, chłopaki, wstawać. Ten jakiś skoczny. Dobra, co tu się dzieje? A jeszcze się nadziałem, kurde. Jak się uleczył cwaniaczek. Dobra, idziemy czyścić dalej. Tam jakiś z oka zadyma. No ciekawe, czy dało się tego uniknąć, jakbyśmy zapłacili komuś innemu. Ciężko tu teraz rozróżnić, kto jest kim w ogóle. Dobra, trzeba się skupić trochę. A, tu jest jakiś boss. I co, nie będą tak dobiegać ciągle? Gdzie jest ten ich boss? Tu jest. Leży. Leży.
Dobra, już końcówka. O, jak już mamy te znaczniki, to już jest końcówka. Dobra. We must let Bishop Dale know that the battle is done. No ale niezła zadyma. Dobra, pomów z tym. Polecimy z nim pogadać. No niezła zadyma. No trudno, no jak to po wikińsku, nie zawsze można widocznie dyplomacją załatwić sprawy. Co ty tutaj? You did yourself proud, Aveling. This was not a battle we needed, Ivar. When you are... Udawał chyba, że nie żyje. You murdered Rodri's brother, you beast! Our one chance at peace is lost. Peace with Rodri is as likely as you dying a virgin, Bishop. It won't happen. He is too canny, too vile. No z jednej strony źle postąpił, a z drugiej strony co to ma za znaczenie już teraz, nie? No ale dobra, no. You nearly got Gilbert killed. You boneless flap of leather. Ah, the diplomat speaks what he really feels. Fail us again, son of Ragnar, and I will send you back to Repton without your limbs. Oh. What's done is done. We must plan our next moves before the Britons regroup. They will retreat to their great castle for certain. It's well nigh impregnable. Then we starve them out, attack their supplies, watch them beg for death. Dear God, more death, more war, endless refugees. This is our only way forward, dear love. You know the territory best. How can we hurt them? Well, for food and supplies, they stockpile cargo at Wenlocan outpost, down south of Quatford. I came across Wenlocan earlier. I've taken that cargo already. Well done, Drenger. Rodri has another secret supply line. Ask among the refugees near the river. Those who have fled from occupied villages. Rodri's Britons will strike back long before we can. Indeed. They will send Anir and his soldiers. They train in Wesbury, west of the ruined tower. You do not need me to hold your hand, Eivor. I will head to Wesbury. Scout around. I know your method of scouting. It always leads to swordplay. I am as regular as Tidewater. I shall go with you. If only to get an honest accounting of our situation. I will meet you both at Westbury then, once I've done some damage. Until then. Ten Ivar takie duże dziecko, nie? One last thing. We'll need a field before our battle's done. Try to free any captives you find. They'll swell our ranks. Da się zrobić. That's done. Now to track down their supply line. We'll drag Rodri back to the peace table soon enough. Dobra. Szlak zaopatrzeniowy. No to śledzimy. No i to w sumie rzut beretem stąd, więc... Więc lecimy. W ogóle nie wiem jak wam, a propos właśnie poradnika, który zrobiłem niedawno w związku z tą zbroją, którą teraz mam na sobie. Mega ta zbroja wygląda na tych animacjach, na tych przerywnikach właśnie przy rozmowach i tak dalej. Nie wiem jak wam, mi się to mega podoba. Utwierdzam już w przekonaniu, że naprawdę jest to jedna, no najlepsza zbroja po prostu, którą aktualnie można mieć. Następna jest chyba tylko zbroja Tora, jak się nie mylę, ale tam to już trzeba mieć chyba 250 albo nawet 300 poziom, żeby tam kogoś pokonać, tak mi się wydaje. Friend or foe? Friends, peace. I was told you might know where the Britons bring in their supplies. Are we your friends, Dane? I would have it so. After years of blood and gore, looting and burning, forgive us if we don't trust a Dane. Hmm.
No tak, pójdźmy trochę, jak to przy negocjacjach, jak się zrównamy z tą drugą stroną, to mamy większe szanse na powodzenie tych negocjacji, także wydaje mi się, że ta tutaj trzecia opcja będzie najlepsza w tym przypadku. Jedynka albo trójka, ale myślę, że trójka będzie najlepsza. As a Norse, I know I have little right to ask for your help, but I'm fighting to bring this war to an end. If you're truly fighting that devil, Hrodri, I'll tell you what I know. The Britons move their goods through Dustin Quarry. See that tower to the south? That's the Hillgate remnants. Further on, you'll find the stone quarry. And thank you. Hold a moment. If you need extra help... I may. Good Mercian men are working in that quarry. They all fought for Thane Merton. If you find yourself in a pitched fight, call out his name in praise. The workers will rally to you. God bless Thane Merton. Understood. No proszę. We magon newsian torcht on smitham. This work the Ishvandian mod. Dobra. Tu coś mamy ciekawego. Żarcie mamy w brud. Więc nie. Dobra, ten kamieniołom to jest, podejrzewam, tam gdzie już byliśmy. Na południe od pozostałości zrujnowanej bramy na wzgórzu. Brama na wzgórzu to jest tutaj. Kamieniołom na południe. Czyli tu. No a tutaj już byliśmy, tak jak mówię. No ale dobra, najbliżej będzie stąd. Dobra, i teraz znacznik sobie ustawmy tutaj i na drzewo po prostu. Dobra, to lecimy. Dobrze, że te perki umiejętności teraz są takie właśnie. Ten przewrót, który pozwala nie tracić życia, przynajmniej aż tak dużo, przy skoku z dużej wysokości. Przydatna sprawa. W ogóle znowu dwa punkty do rozdania, ale to później. Ciekawe, co w tym kamieniołomie będzie. Czy będziemy walczyć, czy po prostu jest kwestia negocjacji z kimś, pogadać i już. Dobra, teraz już możemy wziąć konia. To lecimy. W ogóle zauważyłem, the stone quarry filled with Britain supply carts. Once I burn those, we'll push Rodri to peace. Zauważyłem, że kiedy koń jedzie po ścieżce, po drodze, to nie traci w ogóle wytrzymałości. Męczy się tylko i wyłącznie, jeżeli jedziemy po innym terenie, po prostu po trawie, po coś tam śniegu czy czymkolwiek innym, nie? Taka anegdotka. Podpowiedź. Dobra, zniszcz wozy z zaopatrzeniem. Jeśli dojdzie do walki ze strażnikami, część górników wznieci bunt. I uwalniamy więźniów. No i dobra. O, właśnie. Zapomniałem o tej umiejętności. God bless Thane Merton. Yes, the magic. Okej, ten jest z nami. Ten chyba też chciał być, ale nie zdążył. Medynek oprócz jeńców. Czyli tak jakby potwierdzenie tego, że część z nich stanie po naszej stronie. Merchant's
Dobra, ten go to już załatwi. Następnej strzały weźmy. Wziąłem, nie wziąłem. Dobra. Jedno, drugie. Dobra, sprawdzamy perka. Dobra, to mi się podoba. Działa to w ten sposób, że jeżeli zabijemy kogoś w skryty sposób, czyli tak jak tym, zabójstwem na przykład, to możemy od razu zabić kogoś, drugą osobę, rzucając z nią toporem. Jest to perk, który właśnie niedawno odblokowałem i mega jest przydatny. Dobra, to co tam jeszcze? Tu. I z tej strony to by było chyba tyle. U góry coś było, czy nie? Tam jest jakaś skrzynia. Dobra, tutaj to by było na tyle. Podejrzewam, że z tej strony coś jeszcze będzie. Słazimy na dół. Nie, to nie są nasi. Zbierajmy. Co za gość. Dobra, wy też nie jesteście. Aha, ja tu oczywiście będąc wcześniej już wypuściłem ludzi, więc to może dlatego tutaj nie ma nikogo w środku. Tak, tu już obrabowane. Dobra, jeszcze jakiś wóz jest. Tylko gdzie on jest? No nic, wejdźmy wyżej, zobaczyć. Nie. Może faktycznie, albo z drugiej strony w ogóle. What do you see? Tu jest. Gdzie to było? Tam wyżej, czy nie? Czy ja ślepy jestem? Sprawdźmy tutaj. Tak jest. Now to Westbury, before Ivar causes more problems. No i dobra, załatwione. Tam coś jest w środku, czy mi się wydaje? A i też zauważyłem, że tak mi się wydaje, że im trudniejszy rejon, im więcej tak jakby tych czaszek to ma, czy coś tam, im większy poziom musimy mieć na danym rejonie, tym więcej rzeczy, więcej sztuk, tak naprawdę żelaza leci z tych właśnie złóż żelaza i tak dalej. Dobra, odszukaj Ivara i pogadaj z nim. Westbury leży przy drodze na zachód. Mamy to zaznaczone, czy nie? Nie, dobra. Westbury leży przy drodze na zachód od zrujnowanej bramy. Westbury, tutaj. Ivar czeka niedaleko północno-wschodniego wejścia. Północny wschód, czyli gdzieś tutaj. Będzie gdzieś tu, to my idziemy tu. Dobra, nie wiem, nie widać. Chyba gdzieś tu coś jest pewnie, właśnie. Tak, są czasami zakamuflowane te stosy, że nie wiadomo gdzie skoczyć.
Dobra, i w drugą stronę, więc koń nam się przyda. Zmienimy ten kaptur i lecimy. W ogóle myślę, czy wziąć się za jakiś czas za łowienie ryb i tak dalej, żeby zrobić trochę run zdobyć. Jakichś lepszych, bo aktualnie no brakuje mi run przede wszystkim, bo zbroja chyba nie ma w ogóle żadnych run teraz. Ma aż 3 miejsca na runę, nie ma tam ani jednej. Więc myślę, że to też by podniosło nasze, że tak powiem, wyniki w walce. Także też się tym zainteresuję za niedługo. No i tam zobaczymy jeszcze to polowanie na zwierzęta, bo jeszcze nie polowaliśmy w ogóle, więc tak będzie czas, tak myślę, po fabule, jak trochę od niej odsapniemy, porobimy te poboczne rzeczy. A jest tego naprawdę dużo, więc też będzie co robić. Dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Dobra, no i ten Gaugan gdzieś tu jest. Tutaj. Ten Ivar jest no psycho normalnie, nie? Ivar, Chelbert. Hey, Ivar. I was telling the Aetherlink here that Thor is with us this day. Our victory is assured. So, what is your plan? That bastard Anir commands this hamlet. So let us show these folks what happens when a village bows to the Britons. Smash it to kindling, burn it to ashes, and cut Anir's tender throat. Right, my boy? I hope to fight well, not cruelly. The cutting of throats I leave to you. Kurde, no i dobra, i co teraz? Naszym celem jest spokój, no ale i tak musimy tego... No ich musimy wyrżnąć, no. Anir is the Britain's best warrior. If he dies a brutal death, Rodri will think twice about fighting back. Oh, my blood runs hot. Let us rush in now and leave a trail of bloody kindling. A stealthy approach might earn us more time. Bah, I prefer sound and fury. But do as you must. I want to go in quietly. No point bringing every armed Briton down on our heads. Am I to stand here drooling like a village idiot waiting for your success? Chelbert, listen to this old man's stories and wipe his drool for him. I am not a patient man, Eivor. Put these dogs down quietly, or I may just join you the way I did in Leicester. We will stay behind and draw runes in the dirt. But do not take long. My blood is up. Dobra. Postaramy się zrobić to szybko. Szybka akcja. W razie co to i tak do nas dołączy, więc nie ma problemu. Dobra, znaczniki wyłączmy na razie. Mamy spalić chaty przede wszystkim, tak? No to po cichu ich raczej nie spalimy, ale możemy chociaż wyeliminować jakąś przewagę. O proszę. No tośmy po cichu weszli. No dobra. Dobra, palimy. To się pali, tam się pali. Udało się czy nie? Nie udało się, kurde. No, ale blisko było. Czy jaki cwaniak? Mocarz! A mocarz zasługuje na srogi w pierdzieł. Tam się już pali, dobra.
Tutaj nie ma nikogo, nie ma. Jedno. Drugie. O, siemanko. Cwaniaczku. Nie to, ale dobra. Nie zdążył, dobra. Jest tu jakieś jedzonko? Tu jest. Dobra, tam jest do spalania coś jeszcze. Się nie spali. Co nam tu dopinguje, ta? Wiecie co? Spróbujmy zrobić to. Wysoko. Znowu za wysoko. No podpalaj to. Dzianka. Aha, teraz mam ich po prostu wyciąć wszystkich. Prawie. Dobra, tam. Znajdźcie Nara i jego ludzi. A kto tu leży? Młody tu leży pewnie. A jak? Zaraz się nim zajmiemy. Młody, dawaj do góry. Żeby oni nam tutaj nie przeszkadzali. Temu pomóżmy. Porobiony. Ulala, taki cwaniak. Szybki jesteś. Jak go trafić? Jeden.
nie będzie nam przeszkadzał. Jak z CKM-u tymi toporami rzuca. Czasami w takie miejsca wchodzą. A, już wszyscy. Tu coś mamy. Akurat runa broni. No runy nam się przydadzą, także fajnie. Tu coś jeszcze jest. A, srebra. Dobra, oni są, gdzie oni są? Tam są, po drugiej stronie. Eivor! Did you see Chilbert fight? He is all balls now! I give thanks for victory, and ask penance for taking lives. Oh, Chilbert, your god bores me to death. Have a laugh, we won! And I took no pleasure in it, Ivar. Eivor and I were made for this, my boy. The song of swords, the blood mist, the bone crunch and baring of teeth. Is this enough blood paid, Ivar? We've spilled enough to slake the thirst of Fenrir. Why stop there? Chilbert, I would know your mind on all this. Are you satisfied with our victory? I believe I am. I'll need word from Rodri as soon as possible. What does he intend? He will see the flames. He will know Westbury has been destroyed. The bleeding puspit claims only a dragon can defeat him. We will soon put that to the test. It is peace we want, Ivar, not revenge. If you cannot accept that, return to Repton now. You do not know Rodri as I do, Eivor. You do not know what a slippery, lying shit he can be. Enough talk of killing. I need a moment of calm. You need mead. No, Ivar. True calm. A walk in the woods to clear the air. Or fishing. Would you go fishing with me? Fishing, huh? Looking for a warm puddle to dangle your worm in? Co za moment. I saw a small pond nearby. Will you come? We can all take a moment to allow our blood to cool. It's just up here. I have no fondness for fish. Dobra, myślę, że na ryby pójdziemy z gościem już w następnym odcinku, także na obecną chwilę kończymy. Więc dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska później. Trzymajcie się, cześć. Now go, Eivor. Claim your place in Valhalla.